Proszę Państwa, zatem zorganizowane zostało to spotkanie, również ta dyskusja, w której zaraz będziemy uczestniczyć, przez Instytut Demokracji Bezpośredniej. I znalazłem taką informację na temat Instytutu, którą pozwolą Państwo, że przeczytam, tak żeby nie uchybić, nie urącić żadnej ważnej informacji, nie stracić. To obywatelska kampania zmierzająca do wyegzekwowania artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli celem nadrzędnym Instytutu jest wzmocnienie zwierzchniej władzy narodu poprzez popularyzację bezpośrednich form jej sprawowania, takich jak referenda, czy istniejące w polskim prawie inne formy zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, w tym obywatelska inicjatywa ustawodawcza, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, petycje, konsultacje społeczne i tak dalej. Do zadań Instytutu należy polityczna aktywizacja obywateli, wspieranie inicjatyw zmierzających do implementacji i rozwoju biernego prawa wyborczego, organizacja paneli czy podejmowanie działań na rzecz demokratyzacji partii politycznych. No, chciałoby się bardzo, zwłaszcza po tym, co obserwujemy poprzez media, co dzieje się na samej górze. Władze Instytutu opowiadają się za transparentnością form sprawowania władzy. Szczególną uwagę zwracają na trudności związane z implementacją zasad jawności życia publicznego na szczeblu lokalnym, o czym nasz prelegent mówił przed chwilą. I w takim razie, jeżeli czekamy jeszcze na trzeciego gościa, to cóż, może rozpoczniemy delikatnie, a w takim razie, jeśli chodzi o konkrety, daj Panie Boże, trzeci gość się załapie, zdąży do nas dotrzeć. Ja chciałbym zapytać, korzystając z okazji, że jest wśród nas Pan Jan Śpiewak, mianowicie ja się wychowałem na książce Pawła Śpiewaka, Obietnice demokracji. To była rozprawa habilitacyjna Pawła Śpiewaka. Na pewno wiem to. Okej. Jest to książka, proszę Państwa, która jest krytyką liberalnej demokracji, albo właściwie jest sumą wątpliwości związanych ze zużywaniem się demokratycznego ideału w praktyce wspólnot zachodnich. To jest wielka politologiczna dyskusja, która trwa, lekko licząc, od lat 50. XX wieku. Między tymi, którzy uważają, że demokracja się już w ogóle zużyła, a tymi, którzy uważają, że jest jeszcze dla niej jakaś nadzieja. Z całą pewnością nie mamy alternatywy dla liberalnej demokracji, a po tym, co przydarza nam się, mam na myśli życie, sprawy międzynarodowe, co przydarza nam się w ostatnich latach, widzimy, że powinniśmy ze szczególną pieczołowitością podchodzić do tych rozwiązań kruchych, mówi się trudno, ale w każdym razie, którymi dysponujemy jako społeczeństwa zachodnie. No, mówiąc o społeczeństwach zachodnich, nie ukrywam, że w odniesieniu do Polski za każdym razem odczuwam lekkie wahanie, ale przyjmijmy, że dobiliśmy do rodziny państw zachodnich sercem i duszą, daj Panie Boże. I w związku z tym od tego pytania chciałbym, od problemu chciałbym rozpocząć naszą dyskusję, mianowicie zapytać naszych prelegentów właśnie, jak rozumieją demokrację. Proszę Państwa, Max Weber to jest taka najczęściej cytowana postać w historii socjologii. W indeksie cytowań on jest absolutnie na pierwszym miejscu. W swojej najważniejszej pracy spośród bardzo wielu, które napisał, zatytułowanej Gospodarka i społeczeństwo, podaje definicję panowania albo administrowania demokratycznego i pisze tam, proszę Państwa, o minimalizacji zakresu uprawnienia rozkazodawczego państwa ze względu na równe kwalifikacje wszystkich do kierowania wspólnymi sprawami. I o to w pierwszej kolejności chciałbym Panu zapytać. Czy Państwo podobnie, chociaż akurat w przypadku Webera to jest kwestia definicji, ale czy Panowie jako obrońcy rozumiem demokratycznego ideału wierzą w te równe kwalifikacje? Pytam dlatego, bo, że problem jest starszy od Webera, a zaczyna się w 399 roku przed naszą erą, kiedy to Ateńczycy skazują na śmierć Sokratesa. Właśnie dlatego, że tam obowiązywał ustrój demokratyczny i w ramach tej demokracji wyszło na to, że wielu patrycjuszom ateńskim się Sokrates nie podobał, ponieważ mogli go skazać i prawomocnym wyrokiem, no to go skazali. Sokrates natomiast uznał, że skoro jest obywatelem wolnego miasta, państwa Ateny, skoro wcześniej zgodził się na współuczestniczenie w takim systemie politycznym, to musi również
przyjąć do wiadomości, chciałem powiedzieć zaakceptować, ale trudno zaakceptować własną śmierć, zwłaszcza kiedy wyrok jest niesprawiedliwy, ale w każdym razie musi pogodzić się z werdyktem demokracji. Od 399 roku przed naszą erą widzimy, że demokracja jest formą ustrojową, którą wdrażamy z bardzo wielkim trudem. I to jeszcze pewnie na różne sposoby. Jak to właśnie jest z tą demokracją? Jak to jest z demokracją bezpośrednią, z formami demokracji oddolnej? Czy może są jakieś granice? Dokąd? Przepraszam, do którego miejsca? Czy jest, możemy sobie pozwolić na to, by to obywatelom przekazać inicjatywę? No, przypadek rewolucji kulturalnej w Chinach, tak? Tam się wydawało, że można w pełni przekazać tę inicjatywę i skończyło się tak, że Mao Tse-tung wyprowadził wojsko na ulicę, bo to był absolutny kres tego jego eksperymentu z demokracją bezpośrednią. Mówię to jako zwolennik tej idei, a zwłaszcza zwolennik tych wszystkich inicjatyw, które wiążą się z szyldem demokracji oddolnej. Tyle tylko, że gdzie jest granica oddzielająca te bezpośrednie formy demokracji od demokracji, za którą jednak odpowiedzialność ponoszą wybrańcy narodu. Mam na myśli rzecz jasna elity polityczne. Sorki. Szeroko. No, ale też i odpowiedź może być szeroka. Czuję się trochę jak na wykładzie historii polityki na Poznańskim Uniwersytecie profesor Sobczak. Ktoś z Państwa być może miał przyjemność, to są... profesor Bloch także. Pewnie mówił po tatarsku. Tak, tak. Wiem, gdzie tylko były. Przypomniałem sobie, że jestem politologiem, ale takich głębokich myśli nie ma dzisiaj we mnie, raczej myśli praktyczne. Jesteście Państwo tutaj na tym spotkaniu, więc zakładam, że jesteście też trochę rewolucjonistami. Chcecie zmieniać swoje otoczenie? Chcecie Państwo zmieniać otoczenie? Czy kto za Was ma to zrobić? Partia? Nie? Nie tylko chcemy, ale zmieniamy. Okej, tylko to są wejścia wyjście do systemu politycznego, żeby coś zmieniać. Czyli możemy sobie trochę pokrzyczeć. Nie trzeba wejść w system, ale trzeba mieć ideę i wtedy może pan zmieniać. Dobrze, pan ale jeśli Państwo pozwolą, ponieważ pewnie osób, które będą chciały zabrać głos jest więcej, spróbujmy ja się podzielić. Tak. Nie, ale też ja do nikogo nie mam pretensji, natomiast proponuję uciąć to zawczasu właśnie po to, żeby podzielić czas na wystąpienia panów i później pytania Państwa z sali. Ciągle wierzę, myślę, że wszyscy ciągle wierzymy w demokrację, czyli to, że mamy jakąś moc sprawczą, zmianę tego, co nas boli wokół. Pytanie, w jaki sposób to robić? Oczywiście można wybrać swoich przedstawicieli, potem się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać, wybierać bądź nie wybierać, ale demokracja jest też pewnym aktem bezpośrednim. Możliwością uczestniczenia w zmianie wielu innych przepisów prawa, prawa lokalnego, ale zmianie też swojego otoczenia. O tym, o czym mówił Janek Śpiewak. Czy mamy tą siłę i czy mamy możliwości? Siłę, tak. To jest bardzo ważne. Też była mowa o tym działaniu w pojedynkę. Pytanie, czy potrafimy się zgromadzić, potrafimy wspólnie działać, mamy wspólne interesy. A jednocześnie, czy jesteśmy odporni na różnego rodzaju hejt, odporni na różnego rodzaju propozycji deweloperów, czy też różne niezbyt fajne działania miasta. Pytanie jest, czy jest demokracja, czy ta demokracja dzisiaj funkcjonuje? Teoretycznie tak, tylko musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście mamy jakikolwiek wpływ na działanie w różnej skali, w skali swojego firmla, jak mówimy po poznańsku. Coś mnie wkurza, a takich przykładów w Poznaniu jest mnóstwo, będziemy pewnie o nich gadali, o deweloperskich inwestycjach, o zawłaszczanych przestrzeni publicznej przez deweloperów, o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bo to jest dopiero rzecz, która w Poznaniu za chwilę zmieni bardzo wiele różnych rzeczy. Działamy w Fyrtlu, działamy w mieście. Pytanie, czy radni, których wybraliśmy dzisiaj, reprezentują nasze interesy. Mówimy o radnych ruchów miejskich w Poznaniu, rzeczywiście zapoczątkowanych przez Lecha Merglera, który chyba jest w tej chwili w opozycji też to, znaczy nie dziwi się, nie ma co dziwić, w opozycji do liberalnych, lewicowych może, równościowych władz Poznania. Ta demokracja no, teoretycznie jest, tylko czy mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym Fyrtu, czy to, co mamy wpływ na to, co się dzieje w Poznaniu, a czy mamy wpływ na to, co się dzieje w Polsce? Oczywiście tak, wybierając swoich przedstawicieli, ale gdybym Państwa zapytał, kto jest naszym reprezentantem, na przykład, bo poseł działa dla wszystkich, z trzeciej drogi,
Ja Państwu pamiętam, już nie wiem, to nie będzie dyskusja, ale nawet nie pamiętam, nie potrafię wymienić nazwiska pani poseł, która zdobyła mandat z trzeciej drogi. To tyle. Nie wiem, czy jest demokracja, natomiast chciałbym, żebyśmy wspólnie działali, wierząc w to, że głos jednostki, choć być może jednostki tak, bo mamy dzisiaj media i pojęcie mediów się nie pojawiło, ale to, co się dzieje dzisiaj z Sejmem, tak? Za chwilę srebrny przycisk, wielkie oglądanie relacji na mediach społecznościowych Sejmu, tak? To też powoduje, że coś się zmienia. Ale myślę też, że też wynik kampanii wyborczej, która była i które będą także samorządowe, na to wpływ będą mieli influencerzy, media społecznościowe, internet na pewno. Więc ja odpowiadając troszeczkę może bardziej pytanie, czym jest liberalna demokracja. Tak? Znaczy dzisiaj słyszymy, że demokracja liberalna to jest społeczeństwo obywatelskie, praworządność, konstytucja, tego typu rzeczy, a tak naprawdę historia demokracji liberalnej jest zgoła inna. Demokracja liberalna jest pewnego rodzaju formacją historyczną, która powstała po II wojnie światowej de facto, jako pewnego rodzaju porozumienie między społeczeństwem a siłami wielkiego biznesu, tak? Czyli po II wojnie światowej, po tych wszystkich tragediach, które spadły na Europę, uznano, że żeby demokracja mogła funkcjonować, trzeba zapewnić mieszkańcom, obywatelom pewnego rodzaju poziom bezpieczeństwa, zabezpieczenia ich potrzeb. Wtedy stworzono system usług publicznych, wtedy zaczęto budować mieszkania, wtedy zaczęto zrobić darmową edukację, transport publiczny. Wszystkie te rzeczy, które my dzisiaj traktujemy jako coś często przezroczystego, a czasem nie, bo czasem trzeba o to walczyć, szczególnie w polskich miastach i w polskiej polityce, były kośćcem tej demokracji liberalnej, tak? I dzisiaj tak naprawdę dla mnie ta demokracja, o której słyszymy tak często, że ona jest bardzo istotna i ważna i należy ją obronić, to jest jakaś zupełnie innego rodzaju demokracja, o której mi się wydaje, powinniśmy myśleć. Czyli demokracja liberalna oznaczała inkorporację ogromnej masy ludzi w system podejmowania decyzji, przede wszystkim za pomocą działalności w związkach zawodowych, i w ten sposób ta demokracja bezpośrednio się w dużej stopniu wyrażała, tak? I więc to był pewnego rodzaju kompromis. I wydaje mi się o historii Polski, to taki bardzo demokratyczny moment w historii Polski dla mnie jest na przykład powstanie pierwszej Solidarności, tak? Czyli kiedy 10 milionów Polaków zapisało się do związku zawodowego i chciało realizować ideał demokratyczny, rozumiany jako ideał pewnej równości, pewnego dostępu do dóbr, które są dobrami publicznymi, ale poprzez masowy udział i partycypację w związku zawodowym. I to, co się wydarzyło w 1989 roku, to jest jakby zerwanie tego kompromisu między gospodarką, nazwijmy to, a społeczeństwem. I dzisiaj ta demokracja, jak często się mówi o demokracji, to ja mam wrażenie, że jest to gdzieś dyskusja zupełnie odwrotna, tak? I stąd mam wrażenie, jest absolutny brak zrozumienia takich fenomenów, chociażby jak rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy to, że zaraz Francją może rządzić Le Pen, że zaraz w Stanach Zjednoczonych może wrócić do władzy Donald Trump, tak? Bo jest to omawianie problemów demokracji bez zaadresowania jego najważniejszego problemu. I tak samo jest dzisiaj, wydaje mi się, absolutnie w Polsce. I jak myślę sobie o przyszłości, no to podstawowy problem, który dzisiaj się wyłania dzisiaj przed naszymi oczami, to jest absolutny brak reakcji na katastrofę klimatyczną. Tak jakby wiemy wszyscy, wielu z nas, wydaje się, jest przejęta tym, co się dzieje, jakby nie ma żadnej odpowiedzi ze strony elit politycznych, które są w teorii demokratycznie wybrane, na ten gigantyczny problem, który widzą i doświadczają już miliony ludzi. I wydaje się mi, że wyjęcie gospodarki spod demokratycznej kontroli, czyli właśnie to, o czym mówiłem, prawo do miasta, tak? Dla mnie to było, jak to jest możliwe, pamiętam ten szok ludzi, że myśmy chcieli decydować o tym, kto co mógł zbudować na jakiejś czyjejś działce, tak? Jakby to było, to w Polsce jest, no było jakimś totalnym tabu, tak, do niedawna. Rynek wszystko wyklepie. Wolny rynek jest po prostu najlepszy, tak? Jakby wolny rynek zastąpił nam demokrację, tak naprawdę, tak?
Tylko, że za tym wolnym rynkiem stoją inne siły, inny rodzaj władzy politycznej, a nie, to nie jest prawo fizyki, tak? Więc jakby dzisiaj dla mnie wyzwaniem demokracji i pytanie, jakimi narzędziami jest to zrobić, to jest odzyskanie przez społeczeństwo kontroli nad tym, co się dzieje w sferze gospodarczej. Bo daliśmy sobie wejść na głowę po prostu i wydaje się, że poniesiemy za, i nasze pokolenie, i na pewno te same pokolenia poniosą za to najwyższą możliwą cenę. Dzień dobry. Przepraszam Was bardzo, ale śnieg i deszcz i wiatr. Natomiast... To jeśli Państwo pozwolą, zanim zabieram głos, taka moja rola. W takim razie do nas trzeci prelegent, pan Kacper Nowicki, pozwólcie zapowiem, a założyciel i prezes zarządu Fundacji Waria Poznania, dawniej przewodniczący Młodzieżowej Rady Poznania w latach 2020-2021, student administracji europejskiej na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Brukseli. W ramach Fundacji Waria Poznania, czy właściwie Fundacja Waria Poznania wydała ostatnio raport Biała Księga Praworządności Poznańskich Szkół. To nawet o tym coś wie, ponieważ moja żona jest dyrektorem szkoły, który popisali statuty więc akurat nie załapała się, ale wszystko przed nią, tak. Której opisali Państwo statuty poznańskich szkół ponad podstawowych. Przekazuję głos. Dobrze, to zmienię trochę w takim razie vibe tego, co chciałem powiedzieć. Przelecimy się po tym, jak mnie Pan zapowiedział. To znaczy, jak ja słyszę Solidarność, Demokracja 89 i wszystkie te wielkie kwantyfikatory, to one, dobra, powiem to, żeby wszystkich sprowokować, niewiele dla mnie znaczą. To znaczy, ja tego nie pamiętam. Ja, najstarszy rząd, jaki ja pamiętam, to jest gdzieś tam Waldemar Pawlak, łamany na pierwszy PiS, nie? To jest rząd, urodziłem się w 2002 roku. Co jest dla mnie kwantyfikatorem? Kwantyfikatorem dla mnie jest to, że nigdy nie będę miał własnego mieszkania, nigdy nie będę miał najpewniej dzieci, które będą żyły na zdrowej planecie i jeżeli nie wsiądę sobie w jakiś czołg społeczny w postaci właśnie fundacji, w postaci Młodzieżowej Rady, czy w postaci czegokolwiek innego, co będzie waliło we władzę w jakiś sposób, to nigdy nie będę miał wpływu na procesy demokratyczne. Tomek wspomniał przed chwilą o kandydujących do Sejmu. Czy wiecie, ile trzeba mieć mniej więcej pieniędzy, tak żeby, powiedzmy, bez wsparcia partii politycznej, finansowego, zdobyć sobie mandat do Sejmu? Jaki jest mniej więcej limit, który zawsze kandydaci z jedynek wyczerpują? To jest około 1 000 000 złotych. Tak, to jest limit. No to pytanie, kogo z Was stać na to, żeby być posłem? Z drugiej strony pytanie, czy ktokolwiek na sali wie, na przykład, kto jest przewodniczącym Rady Miasta Poznania? Pan Ganowicz, tak, faktycznie. Pełni te, ale tak, mamy jeden głos, a jest nim od 20. Tak, dokładnie. Od 20 kilku lat już, nie? Od zawsze też startuje w innych wyborach, w samorządowych, parlamentarnych, w europarlamentarnych, kiedyś na prezydenta startował i jakoś nigdy lud go nie wybrał do niczego. Wybrała go Rada Miasta. I teraz, mamy Radę Miasta, w której mamy nieograniczoną kadencyjność, mamy prezydentów miast, którzy mieli dotychczas nieograniczoną kadencyjność. Okej, ja rozumiem, mamy świetny festiwal demokracji teraz po 15 października, no ale ja nie widzę tej demokracji, nie wiem, w Poznaniu, we Wrocławiu. Oczywiście, dobra, powiem o Jagodnie, tak? Po prostu niesamowite uniesienie i po prostu mokro w ustach i wszędzie indziej mają liberalne media i mają wszyscy z partii politycznych i z tych think tanków, forów, nie forów, platform, nie platform, jak mówią Jagodno, ludzie stali do trzeciej w nocy, tak? Leciała piosenka jebać PiS i jedli pizzę, nie? A widzieliście, jak wygląda ta komisja wyborcza? Tak. Że jest ona klitką mniejszą od tej sali, gdzie było zapisanych 4000 osób do głosowania. Frekwencja była tam niższa o 10 punktów procentowych niż w skali kraju. Tam była frekwencja 66%. Okej? Główny argument mówiący, dlaczego tak było, wszystkie media mówiły o tym, że tak, bo to przez te głosowania z zaświadczeniem. No to na stronie PKW jest informacja, że 15 osób na takich było. Co to oznacza? Że mamy fantastycznego prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który nie kontroluje rozbudowy miasta, co doprowadza do sytuacji, że ludzie kiedy idą głosować do jakiejś klitki, stoją do trzeciej w nocy na zimnie i prywatna firma dowozi im pizzę, z czego robi sobie PR na całą Polskę, tak? Okej.
I co robi Jacek Sutryk, odpowiedzialny zgodnie z kodeksem wyborczym za dowiezienie kart, których tam brakowało w ciągu dnia, który jest odpowiedzialny za organizację lokali wyborczych? No po wyborach zaprasza tą komisję, która tam przez 75 tysięcy godzin pod rząd pracowała, żeby to wszystko policzyć. Zaprasza ich do swojego pięknego gabinetu na rynku i robi sobie z nimi zdjęcie. Oni na fejsa rzucają. Tak, oczywiście, a oni się jeszcze z tego cieszą. Mogą być krasnale. To. Tak, dokładnie. I będą robić tam krasnale, nie? I to jest, to jest stan takiej demokracji codziennej. Powiem kolejną kontrowersyjną rzecz. PiS miał fantastyczny pomysł. Po pierwsze z dwukadencyjnością w samorządach. I to spowoduje, że za jeszcze nie w tych wyborach, ale w następnych pożegnamy się z Rafałem Trzaskowskim, Hanną Zdanowską, Truskolaskim, Sutrykiem, Jaśkowiakiem, chyba już nawet też Durkiewicz. O moich Rockim nie mówię, bo szczęście mamy fajne ogłoszenie sprzed chwili. I teraz, dlaczego powiedziałem o tym, że się trochę odniosę do, tego, jak zostałem przedstawiony. Ja od zawsze gdzieś szukałem ciał, w których miałbym jakąś sprawczość. I miałem 16 lat, jak sobie poszedłem do Młodzieżowej Rady Miasta i byłem po prostu zafascynowany. Tak piękna sala, panowie w garniturach sobie z nami robią zdjęcie i po prostu teraz jesteśmy jak dniu świra. Byliśmy z solą tej ziemi, 15 raz było, nie? Na roku. No, tylko okazało się, że Młodzieżowa Rada ani nie ma budżetu, jest ciałem doradczym, więc cokolwiek możemy doradzać, to jakby okej, powiemy, że doradzamy i to nie jest wdrażane w życie. Jak chcieliśmy pierwszy raz złożyć uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to nam właśnie ten pan Ganowicz powiedział, że sprawdza w ustawie jest napisane, że wszyscy mogą złożyć taką uwagę, ale wszyscy nie oznacza wszyscy. A Młodzieżowa Rada nie ma osobowości prawnej i ja jako 16-latek wtedy musiałem napisać pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości o opinię na temat tej ustawy, żeby udowodnić, że mogliśmy to złożyć, nie? I to był ten poziom nieprzygotowania. To znaczy mamy ogromną liczbę fasadowych instytucji, które nazywamy demokratycznymi, na podstawie których mówimy sobie, że jesteśmy liberalną demokracją, podczas gdy najpoważniejszą instytucją, nie wiem, w tym kraju charytatywną jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak? Rzecz, która jest fantastyczna jako czyn społeczny, ale której nie powinno być. Nie? To znaczy, jeżeli my jako kraj w środku Europy zbieramy na to, żeby badać dzieciaki, czy słyszące, czy nie, jak się rodzą, to chyba coś jest nie tak. I teraz, spędziłem w tym Urzędzie Miasta kilka lat, jako Młodzieżowa Rada Miasta. Potem z niej odszedłem, bo skończyła mi się po prostu szkoła średnia. I założyłem sobie fundację, ponieważ jakby uznałem, że trzeba instytucjonalizować, formalizować, pozyskiwać pieniądze. No i zaczęliśmy robić takie strasznie niewygodne rzeczy, nie? W stylu pokazywać miastu Poznań, z którym też współpracujemy przy niektórych projektach, żeby nie było, że no, łamie prawo, tak? To znaczy była kwestia tej białej księgi. Znaleźliśmy 303, piękna liczba, patos, błędów w poznańskich statutach, które po prostu ograniczają prawa dzieciaków chodzących do szkół. Jednocześnie wykazujemy, że w tych szkołach nagminnie łamane jest prawo, łamane są prawa człowieka, nie jest przestrzegany kodeks cywilny, rodzinny, opiekuńczy. Wszystko się tam dzieje po prostu. Zresztą na pewno słyszeliście wielokrotnie o różnych sprawach edukacji. No i jakby chodzimy sobie od instytucji do instytucji, od Urzędu Miasta do Kuratorium, od Kuratorium do Ministerstwa Edukacji, od Ministerstwa Edukacji do WSA, od WSA do MSA i wszystkie te instytucje mówią nam, że one się nie zajmują tym, co się dzieje w szkole. No a potem od nas się oczekuje, od osób, które na co dzień walczą z tymi instytucjami, że my pójdziemy, zapalimy świeczkę i krzykniemy wolne sądy, nie? I potem wszyscy 15 października się przekonujemy wzajemnie, że PiS upadł dlatego, że zniszczył Trybunał Konstytucyjny. A zachęcam do przeczytania sobie książki Sierakowski i Sadura, chyba to wrzucili. Wiecie, ile osób odpłynęło od PiS-u z uwagi na sądy? Ile procent wyborców odpłynęło od... Zero. Mniej niż jeden. Tak, tam większy wpływ chyba miał spór o Turów z Czechami niż sądy. Więc nie będę się teraz dalej zagłębiał w to wszystko, ale to nie jest kwestia, wydaje mi się, stażu demokracji, który już mamy całkiem fajny, tak? Mamy od 89 minęło 35 lat prawie, a jak sobie spojrzymy na demokrację 10 razy od nas starszą Stany Zjednoczone, no to ja nie widzę jakiegoś szczególnego improwu, poza tym, że są instytucje to lewy i osadzowe. Ale ludzi nie obchodzą sądy i ludzi nie obchodzi państwo. I wydaje mi się, że tak długo, jak nie będzie ich obchodziło państwo i tak długo, jak władzy nie będzie zależeć na tym, żeby ludzi obchodziło państwo, tak długo nie będziemy mieli demokracji tej oddolnej, tej lokalnej, a tym samym nie będziemy mieli demokracji na poziomie centralnym. Chyba ode mnie tak na początek.
Dziękuję panu. Tak, rzeczywiście słusznie zauważyli państwo, że z tą demokracją liberalną to jest trochę tak jak z Janusowym obliczem, to znaczy są dwie jej wersje. Część badaczy społecznych zwraca uwagę na to, że liberalna demokracja zamieniła obywateli w masy, z kolei inni są zdania, że żyjemy w tych wyjątkowych czasach, kiedy wszystko jest w naszym ręku i wszystko od nas zależy. Ja przypomnę, takim pierwszym nawróconym i pewnie najważniejszą postacią w tym moim akademickim świadku jest Jürgen Habermas, który po wydarzeniach przypadających na przełom lat 60. i 70. zrozumiał, że to wcale nie jest tak, że opinia publiczna została unicestwiona, że raczej mieliśmy do czynienia z jakąś formą jej uśpienia i że ona się przebudziła i to z wielką mocą i że w związku z tym tą społeczną energię trzeba umieć wykorzystać. Tu właśnie ukłon w stronę rewolucjonistów, bo tam chodziło o pewną postać rewolucji, a takiej rewolucji, która by potrafiła zagospodarować ten twórczy potencjał, a nie niszczyła samej siebie. I stąd moje kolejne pytanie do państwa, do naszych prelegentów, mianowicie o te pozytywne przykłady z ostatnich kilkudziesięciu lat, mam na myśli okres, być może cały okres po II wojnie światowej, przykładów demokracji bezpośredniej, wszystko inne to będzie Szwajcaria, czy przykładów demokracji oddolnej, które zdaniem panów powinniśmy pobielać, czy w każdym razie na które powinniśmy zwrócić uwagę, szukając wzorców dobrych dla nas. Znaczy dla mnie to jest, to co już mówiłem, dla mnie ten najbardziej inspirujący przykład to jest przykład pierwszej Solidarności. Tak jakby dla mnie czytanie tego, jest to zapomniana de facto historia. Tak? My możemy się dowiedzieć, o pierwsza Solidarność została założona przez papieża i Geremka i tam nie wiem, Jadwiga Stanisław, tak mniej więcej tak to dzisiaj wygląda. Tak? I niestety w tym duży udział mają też historycy, tak? Wspomniany tutaj profesor Antoni Dudek, no, też chociażby widzi tą historię, no, przepraszam oczywiście, ale ja pisząc o pierwszej Solidarności, o tym, co się wydarzyło przed, w latach 80. w ogóle z polską opozycją demokratyczną, nazwijmy to, byłem zaskoczony, jak bardzo jest to zakłamany obraz rzeczywistości, a fakt jest taki, że pierwsza Solidarność pokazuje nam właśnie siłę masowego działania. Tak, znaczy, że właściwie i tego demokratycznego działania właśnie oddolnego, o którym mówisz, tak, że ona rozumiała demokrację bardzo serio i bardzo bezpośrednio, w sposób radykalny, gdzie każdy członek tego związku zawodowego miał prawo wpływać na funkcjonowanie całego, no nie tylko całego związku, ale też całego państwa. I ten projekt Samorządnej Rzeczpospolitej, który został opublikowany i został uchwalony na pierwszym zjeździe Solidarności w 1981 roku, no był wyrazem właśnie tej radykalnie rozumianej demokracji, tak? Czyli to było pojęcie i pomysł wprowadzenia czegoś takiego jak przedsiębiorstwo społeczne, czyli właśnie zarządzanie gospodarką przez całych pracowników. Tak? I ten pomysł, gdzie no to był taki, że miały być rady zakładowe, które miały wybierać między innymi dyrektorów, miały decydować o czym, na co jest wydawany zysk i tak dalej. Ten pomysł jest dla mnie niesłychanie inspirujący i dla mnie też pokazuje pewnego rodzaju, no, mówiłeś o tym, że nie wszyscy mają kompetencje do tego, żeby, tak, żeby być może pełnić role jakieś demokratyczne, ale tu zwycięstwo tej pierwszej demokracji pokazuje nam, jak ludzie tym, nazwijmy to, które często jest odmieniane na różne przypadki, no, że w ludzie jest jednak ta egalitarna, radykalna mądrość, i która mówi bardzo proste rzeczy, tak? No, że wszyscy mamy te same żołądki, wszyscy mamy te same potrzeby i gospodarka i państwo od tego jest, żeby to zapewniać, a my jesteśmy w stanie na poziomie oddolnym, lokalnym, za pomocą demokracji, tej deliberatywnej rozmowy, dyskusji, wypracowywać najlepsze rozwiązania dla siebie i dla swoich społeczności. Więc dla mnie ta doświadczenie i nauka tej pierwszej Solidarności, o której nie miałem pojęcia, tak, bo mimo że jestem trochę starszy tutaj od kolegi, też nie pamiętam tego, tak, ale za to doskonale pamiętam, że ciągle rządzą nami dwaj panowie, tak, Smutny, Tusk i Kaczyński, ale wiem, że kiedyś było coś innego jeszcze poza nimi. Było innego, tak by się zastanowić, czy naprawdę chcemy demokracji. Ostatni czas pokazał, że tej demokracji bardzo nie chcemy. Lubimy, żeby ktoś nami rządził,
chcemy w niego wierzyć, jak w różnych przywódców, którzy się pojawiają na naszej scenie politycznej i samorządowej. Dobre przykłady. Polityka oczywiście jest bardzo ważna, bo polityka nas łączy i pozwala budować więzi społeczne. Wszyscy, no pewnie wielu z nas, pewnie większość, ma w sobie te pozytywne uczucia, kiedy demonstrowaliśmy przeciwko czemuś zazwyczaj, raczej nie za, przeciwko czemuś, idąc w marszu, kiedy ograniczono prawa związane z aborcją, tak, w różnych innych manifestacjach. To nas budowało i to nas razem trzymało. Pytanie, czy mamy też pozytywny program, czy wiemy, co chcemy, tak? Czy chce nam się działać, czy mamy siły, czy mamy możliwości. Ja lubię podglądać, będąc gdzieś za granicą, lokalne, małe społeczności, jak one działają, jak one funkcjonują. Polityka jest polityką i tutaj mówiliśmy o tym, co się dzieje, o Francji, tak, Front Narodowy, ale mamy teraz też Holandię, pewnie z nowym rządem o zaskakujących postulatach. Obcokrajowcy WON, ale prawa grupy LGBT muszą być mocno realizowane, tak. Dla nas w naszym układzie politycznym jest totalna jakby sprzeczność w tym wszystkim. Podpatruję małe, lokalne społeczności, one funkcjonują w Holandii na przykład, jak funkcjonują wspólnoty mieszkańców, jak reagują na określone problemy, takie same jak też u nas. Tam ta demokracja jest jednak troszeczkę inna, pomimo tych różnych faszyzujących skrętów w wielu państwach, także przecież w Hiszpanii. Dla zdobycia władzy można się sprzymierzać czasami ze swoimi wrogami, by tylko tą władzę utrzymać. I te dobre przykłady możemy znajdować właśnie w lokalnych wspólnotach w Holandii, które sadzą rośliny, w NGO-sach, które potrafią inaczej działać, które rozdają drzewa za jakieś określone drobne przysługi. I zupełnie inna budowa więzi społecznych i to jest w ogóle klucz do tego, żebyśmy potrafili się w ogóle dogadać. Bo pytanie, czy problemy dotyczą wszystkich. W Poznaniu dawno temu prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek powiedział, to pewnie jest jakaś parafraza tego, że infrastruktura miejska, rury miejskie nie mają barw politycznych. Są dla każdego. Ulice są dla każdego, przestrzeń wspólna jest dla każdego. Czy potrafimy się jako osoby o różnych poglądach spotkać? Czy jest jakiś temat, jakiś problem wspólny dla lewej, czy też prawej strony? Próbowałem zapytać na Facebooku, rzuciłem ekologia. Nie, ekologia jest zła. Być może ochrona środowiska, dla niektórych to lepiej brzmi. Tutaj się taka, uśmiechnąłem się, bo jest jedna wspólna rzecz dla nas wszystkich, cmentarz. Ale też ten cmentarz w takim kontekście, że ludzie się spotykają, żeby sprzątać groby powstańców Wielkopolski, w Poznaniu, czy w ogóle groby nad Stadeli. Więc istotą tego wszystkiego jest znalezienie wspólnej płaszczyzny, która pozwoli nam ze sobą rozmawiać, chociaż myślę, że przyjdzie władza, bo jeżeli są złe rzeczy, to władza doskonale wie, że my wiemy, no i co. Tak naprawdę. Z takim mem. Tym skończę. Na razie to wypowiedź. Będzie pan dowiedział. No właśnie, no trochę tak jest, nie? Jak się pytamy Jacka Jaśkowiaka, no, a pan się nie boi, że ludzie się dowiedzą, że ten stary rynek znowu będzie opóźniony? No właśnie się pan dowiedział. No, brakuje nam szczerości, wydaje mi się. I to chyba jest troszeczkę relacji władza podwładny. Bo to się zaczyna, znowu uderzę trochę w tą edukację. Tak, to się zawsze zaczyna w szkole. To znaczy, to się zawsze zaczyna w ograniczaniu procesów demokratycznych za dzieciaka. I jeżeli my oczekujemy, że do końca liceum będziemy pokazywać dzieciakom, że w szkole rządzi dyrektor, a jak ci się nie podoba, to jest inna szkoła. Szkoła to nie jest dobro wspólne wszystkich osób uczących się. To jest prywatny folwark pana dyrektora. Nie podoba ci się, tam są drzwi. I potem to się przekłada oczywiście na gminę, gdzie możesz sobie zawsze zmienić gminę, jak ci się nie podoba stary rynek. Rozwiązania. Żyjemy w czasach, teraz będzie mądre słowo, zwrotu egoistycznego, w takim troszeczkę postmodernistycznym stylu, czyli że wszyscy zaczynamy się bardziej przejmować sobą niż wspólnotą. To jest oczywiście całkiem logiczne, bo mamy kryzys za kryzysem. Ja, kiedy Beata Szydło zostawała premierką, miałem 12 lat i kiedy potem wchodziłem w dorosłość, to był strajk kobiet, pandemia, wojna w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I to, co ja przeżywałem tak pod kątem takich struktur demokratycznych, społecznych, to najlepiej to realizuje hasło, że Polska jest największą organizacją pozarządową na świecie, nie? To znaczy, ilu macie tam uchodźców na granicy? 2 miliony? No dawaj, jakby ogarniemy, nie?
Tylko potem oczywiście brakuje państwa. Ja przyjechałem tutaj z Open Ice Economy Summit w Krakowie, na którym było bardzo dużo panów w bogatych garniturach mówiących o wolnym rynku, więc trochę mi został taki żargon wolnorynkowy z ostatnich dni, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze trafia w zarządzanie miastem. To znaczy, jeżeli potraktujemy siebie jako obywatele, jako zgromadzenie akcjonariuszy w mieście i jako współudziałowcy miasta, tak, bo płacimy pieniądze, inwestujemy w miasto, płacąc podatki i jakby żyjąc tutaj, bo bez nas tego miasta nie ma, no to w każdej spółce prawa handlowego zgromadzenie akcjonariatu może odwołać prezesa zarządu, nie? No a nie wiem, czy wyobrażacie sobie najlepszy przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak, którą też próbowano odwołać. I w obecnym systemie prawnym odwołanie prezydenta dużego miasta jest praktycznie niemożliwe. Jakie jest największe miasto, gdzie odwołali tam teraz wójta? Murowana Goślina? Czy było coś większego? Ale to z 10 lat temu. Tak, no właśnie. I chyba Łódź jeszcze dawno temu, ale to tam jeszcze był... Goślina ostatnio. O tak. Goślina odwołała. To faktycznie, tak. Ale to był taki chyba straszny przykład z tego... Tak, to już był patologiczny przykład. Ale co mam na myśli? To znaczy, jeżeli chcemy przeciwstawić się jakoś tym wszystkim kryzysom, tak? Tym, że ludzie jak u Froma po prostu uciekają od swojej wolności i mają nadzieję, że ktoś ich może weźmie za twarz, ale przynajmniej spowoduje, że będą się czuli chociaż troszeczkę bezpiecznie, no to jedyną odtrutką na to jest rozwój procesów demokratycznych, tak? Mamy aplikację mObywatel. Nie widzę żadnego technicznego problemu, dla którego po pierwsze nie można by głosować przez tą aplikację, po drugie nie można by podejmować decyzji o takich codziennych sprawach w tej aplikacji. I ja już nawet nie mówię o podatkach, tak, o tym, że można by sobie zdecydować, że jak mieszkasz tutaj, a pracujesz w innej gminie, to płacisz część podatków tam, a część podatków tam. To już powoduje, że ty się czujesz jakkolwiek istotny właśnie w tym akcjonariacie, tak? Jeżeli chodzi o te elementy demokratyczne, które mamy, dobrą praktykę. No, mamy konsultacje społeczne przy inwestycjach, tak? Myślę, że Poznań jest fajnym case study, żeby sobie o tym pogadać. Rynek łazarski, tak? Konsultacje społeczne zostały zrobione 9, ty nie lepiej pewnie poprawisz, 9 lat przed końcem inwestycji, 10? A życie się zmieniło. I argumentem miasta było to, że tam faktycznie zostawili dużo miejsc parkingowych, bo jak dekadę temu zrobili konsultacje społeczne, no to ludzie im powiedzieli, że chcą miejsca parkingowe. No tylko dekadę później się okazało, że nagle już jesteśmy w troszeczkę innym miejscu. No i teraz pytanie, czy nie powinniśmy mieć jakichś kroczących konsultacji społecznych przy takich rzeczach codziennych, czy nie powinniśmy mieć jako obywatele możliwości odwołania większej liczby czynowników państwowych, tak? Nie widzę powodu, dla którego rodzice nie mogliby po prostu przegłosować, że odwołują dyrektora szkoły, tak? Albo że odwołują prezydenta i nie mają tam, tam jest próg ten taki kosmiczny, tak? On powinien być też obniżony. Wydaje mi się, że po prostu nie będziemy mieli jakiegokolwiek poczucia systemu demokratycznego tak długo, aż ludzie nie dostaną narzędzi. I jak ludzie dostaną stery, to się bardzo szybko, myślę, pozmienia. Będziemy pewnie mieli, jeżeli by się tak stało, że nagle byśmy zrobili rewolucję i dali ludziom możliwości odwoływania urzędników, no to oczywiście mielibyśmy kilka lat takich, gdzie bardzo wielu tych urzędników byłoby odwoływanych. Pewnie potem by była jakaś tego korekta. Natomiast wtedy mielibyśmy poczucie, pewnie jako ludzie, że mamy na to wpływ. Bo jeżeli mamy teraz ostatnie wybory samorządowe były w 2019 roku. 18 nawet, tak, bo PiS wydłużył kadencję faktycznie. No to ja nie wiem, czy to jest wystarczający okres tak samo jak z tymi konsultacjami, żeby się wypowiedzieć o swoim mieście. A tak jak spytałem o to, czy wiecie, kto jest przewodniczącym Rady Miasta, tak myślę, że większość osób nie zna ani jednego radnego w swojej gminie. Bo nie mamy z nimi kontaktu, a z drugiej strony... Ja znam. To bardzo się cieszę. Zazdroszczę. W swojej gminie. Okay. W swojej gminie, no właśnie. Natomiast nie mamy z nimi kontaktu, a potem się okazuje, że to są ludzie, którzy bardzo często przez to, że te mandaty spadają, bo ludzie zrzekają się tych mandatów, to potem jest tak, że taki sam mandat w Radzie Miasta ma osoba, która dostała głosów 5000 i teraz najniższy próg osoby, która weszła do Rady Miasta, to jest chyba 700 głosów. Bo tam już wszyscy pouciekali do sejmów, do spółek i tak dalej i się skończyło tak, że teraz jest chyba taka jedna radna, która wyszła z Grunwaldu i na niego dostała 700 głosów. No i ma teraz taki sam mandat jak przywódczyni dawnego ruchu Prawo do Miasta, nie Prawo do Miasta, tylko Dorota? Bunkhammermeister. Tak, Dorota Bunkhammermeister, która dostała tych głosów kilkukrotnie więcej. No i to jest jedyny mechanizm demokratyczny, jaki my w tym momencie mamy. Więc cyfryzacja, oddanie sterów,
i przygotowanie się na to, że no, jak minęło te 35 lat, kilkadziesiąt też od tej reformy samorządowej rządu Buzka i chyba po prostu czas na zmianę, nie? Nie, to teraz ja. Dzięki. No tak, tylko nie zapominajmy jednak o konieczności balansowania pomiędzy formami demokracji pośredniej i bezpośredniej. To jednak nie jest tak, że chcemy przekazać inicjatywę w zakresie wszelkich możliwych spraw zwykłym ludziom z tego powodu, że no tu Arystoteles się kłania, z tego wyłoni się czysta anarchia. Nie może być inaczej. Gdzieś tam ten brak kompetencji, ja wiem, uleganie emocjom, czy cały szereg innych czynników, które sprawiły, że w tym historycznym rozwoju demokracji, która trwa, no licząc od demokracji ateńskiej 26 wieków, że doszliśmy jednak do form demokracji pośredniej, wymuszanej choćby tym faktem, że jest nas wielu, że skąd się to wzięło. Jeśli chodzi o te pozytywne formy demokracji pośredniej, z którą dziś mamy do czynienia, czyli mam na myśli demokrację liberalną, to miałem nadzieję, że panowie wspomnią może o dobrowolnej stowarzyszeniowości, o edukacji społecznej i obywatelskiej. Bo to jest, że nawet o tym rozmawiamy chyba. Bo to jest klucz do sprawy, mianowicie ludzie, którzy się edukują, którzy potrafią uczestniczyć na co dzień w życiu publicznym, mogą też podejmować bardziej świadome decyzje i gdzieś na końcu tej drogi, na przykład w Niemczech, mamy bardzo opiniotwórcze media, które potrafią wpłynąć na opinię publiczną do tego stopnia, że nie tylko minister, ale kanclerz, któremu udowodniono, że miał podrobioną pracę, bodajże doktorat, to już nie pamiętam, że musiał zrezygnować ze stanowiska, bo wymusiła to na nim opinia publiczna. Czy państwo sobie potrafią wyobrazić w Polsce jakiś odpowiednik afery Watergate, czy nie wiem, afery Kola? To jest w ogóle niemożliwe z pewnych względów i stąd moje kolejne pytanie, na które właściwie znam odpowiedź, ale jednak nie zadam. Mianowicie to chciałem zapytać panów o to wszystko, co dzieje się w Polsce. Po 89 roku mam na myśli i te pozytywne przykłady zmian dotyczących bezpośredniej demokracji bezpośredniej, czyli najczęściej referendum, czy też demokracji oddolne i o te negatywne, o te zaniechania, które doprowadziły nas do miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, jeśli można, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnie 16 lat, czyli na 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i 8 lat rządów PiS-u. Znaczy ja mam wrażenie, że ostatnie 8 lat rządów PiS-u to był rozkwit demokracji i też również lokalnej demokracji bezpośredniej, jak patrzę na te ruchy wszystkie, które powstały w odpowiedzi na te rządy, no to jest coś imponującego, tak? Mamy ruch cały wokół lasów, mamy duży ruch kobiecy, który powstał, mamy ruch, nie wiem, no KOD oczywiście, czy wokół wolnych sądów, chociaż ciężko mi to przechodzić przez gardło, ale jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, też mamy gigantyczny wzrost, ciekawe jak będzie w wyborach samorządowych, które aż takim popularnością się nie będą cieszyć, więc wydaje się, że powstało bardzo dużo ciekawych instytucji pozarządowych i w tym czasie. Jestem ciekaw, jak one będą funkcjonować teraz po wygranej rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak na przykład będzie funkcjonować, nie wiem, chociażby strajk kobiet, którego jestem częstym krytykiem, czy jak będą funkcjonować inne organizacje typu właśnie, które walczyły o lasy. Bo wydaje się, że ta demokracja, czy to lokalna, czy centralna, no to nie jest demokracja, którą jest raz na 4 lata, tylko że ona wymaga tego budowania nieustającego nacisku na polityków i tego, że ci politycy faktycznie byli konfrontowani z zorganizowaną siłą społeczeństwa, tak? Więc, ale jeszcze jakie było twoje pytanie, jeszcze drugie? Nie pamiętam. Ja mam wrażenie, że po 89 roku dużo jednak tej aktywności oddolnej wygaszano. Tak? I jakby znowu będę tutaj wracał do tego pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, tak, które tak naprawdę też, co opisuję też w swojej pracy na doktoracie, no jakby była pewną odpowiedzią na solidarność, tak, że na to, że nie duży masowy ruch, tak? Nie upolitycznianie społeczeństwa, które miało brać udział w szeroko rozumiany, bezpośredni sposób, masowy w podejmowaniu decyzji, tylko wyspecjalizowane organizacje, tak? Tylko właśnie nie tutaj jakieś emocje i tłum, ale edukacja, tak? Jakby kształcenie, tak? Niech elity się wypowiedzą, merytokracja, tak? W tę stronę szliśmy,
I to się oczywiście gdzieś nam przerodziło, mam wrażenie, często w coś pewnego rodzaju no, aberrację, tak jak chociażby właśnie ta słynna grantoza, czyli właśnie formatowanie swojej działalności pod wnioski. Jeśli chodzi o referenda lokalne, no ja uważam, że progi wejścia, jeśli chodzi o referenda, są zbyt wysokie. Sam istnienie progu ważności wydaje mi się być absurdalny. Nie, uważam, że nie powinno być żadnego progu ważności, jeśli chodzi o referenda i lokalne, i na poziomie centralnym. Uważam, że zamienia, przez to, że są progi ważności, zamienia to w taką walkę o to, kto ma nie iść na wybory i na taką deaktywację obywateli zamiast ich aktywację. Więc i tutaj co widzieliśmy przy okazji tego ostatniego referendum, bardzo instrumentalne potraktowanie ze strony rządzących tego narzędzia. A z drugiej strony właśnie mamy, jeśli chodzi o demokrację tą lokalną, no to mamy konsultacje. No ja się cieszę, że wy się cieszycie, że mieliście jakieś konsultacje w ogóle. Jakby usłyszałem, że były jakieś konsultacje 10 lat temu zrobione i zostały zrealizowane coś tam, jakby, no to jest super, no bo jakby u nas są konsultacje po to, żeby na przykład, nie wiem, wymyślają, teraz mamy w Warszawie konsultacje o placu bankowym. Czy chcecie zieleni na placu bankowym? Nie? A ja przypomnę sobie, że już za mojego życia to są trzecie takie konsultacje, co najmniej. Za każdym razem wszyscy chcą, żeby to była zieleń na tym placu bankowym, bo jest okropne. To są postępujące. I oni po prostu konsultacjami przykrywają to, że nic nie robią. Nie? Albo jeszcze gorszym wypadku, na przykład mają coś bardzo kontrowersyjnego do przeforsowania, na przykład rozwalenie jakiegoś parku, na przykład teraz mamy taki kawałek dzikiego brzegu Wisły, który chce gdzieś tam deweloper chce uporządkować i prawdopodobnie wpłyną na Urząd Miasta, żeby ten kawałek też uporządkować i zrewitalizować. I więc są konsultacje w sprawie rewitalizacji, ale nikt nie chce żadnej rewitalizacji tam. Więc te konsultacje są po to, żeby po prostu zalegitymizować pewnego rodzaju przemoc, tak, jakiegoś rodzaju. Mówiłem też o budżecie obywatelskim. Tak? No, budżet obywatelski, też takie narzędzie wydaje się można demokracji bezpośredniej, ale też gdzieś tam się przeistoczył właśnie w łatanie dziur po władzy, tak? Że ten budżet jest na coś, co powinno być finansowane przez tych radnych, a nie powinno być brane z tego 1% dla mieszkańców czy 0,5% dla mieszkańców. Bo zazwyczaj to są rzeczy typu właśnie przejścia dla pieszych, czy jakieś, nie wiem, doposażenie szkół i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego to ma być finansowanie z budżetu obywatelskiego, a nie z budżetu, i dlaczego w ogóle mamy dyskutować o 1% budżetu, a nie o 100% budżetu, tak? Więc była taka książka Koszmar partycypacji, nie wiem, czy kojarzycie taką właśnie, że jakby, no, że to jest też groźba, tak, że z jednej strony zastępuje, że tą dziurę, którą wypełniła, że pewnego rodzaju niedemokratyczną dziurę, którą mamy dzisiaj w tych samorządach, próbuje się wypełnić właśnie takimi narzędziami, konsultacjami tutaj, czy budżetem obywatelskim, a tak naprawdę no, nie dotyka to podstawowego problemu, jaki jest w tych samorządach i w Polsce, że my tak naprawdę na większości rzeczy nie mamy wpływu. Nie możesz sobie zagłosować w referendum, ani nie pójść na wybory, jeśli chodzi o brak mieszkań, bo wszystkie partie nie chcą budować mieszkań, wszystkie partie chcą robić dobrze deweloperom, a nawet jak jest jakaś jedna partia, która nie chce robić dobrze deweloperom, to ona nic nie może i w ogóle to jest, nie jest kwestia dyskusji, bo to jest tylko kwestia wolnego rynku. Tak? Więc to jest ten problem, do którego cały czas będę tutaj wracać i tak będę to obserwować, więc tak. Jasne. Perspektywa 16 lat to raz pewnie o czym już powiada tutaj. 4 lata miałem. 16 lat. To możesz coś pamiętać. Dla Kacpra i dla wielu z was pewne rzeczy są oczywiste. To, że możemy iść głosować, to, że możemy zakładać stowarzyszenia, jeszcze parę różnych innych bardzo ważnych, oczywistych rzeczy. Nawet nie wiem teraz, co wymienić, bo to jest naturalne, że jest element demokracji, tylko rzeczywiście, czy mamy jakąkolwiek sprawczość. Konsultacje, okej, to jest bardzo fajna sprawa, tylko pytanie, w jaki sposób są realizowane. To jest to, co zaczęliśmy tak, wiemy, że idiotycznie robimy, co z tego, tak? I to wszystko dzisiaj w mieście w ten sposób wygląda. Istotą zmiany jest umiejętność wejścia do systemu i pytanie, gdzie jest to wejście? Być może są to rzeczywiście NGO-sy, takie organizacje jak Waria Poznania, którą założył Kacper. Dużo szumu medialnego w Poznaniu. Wszyscy mówią, to tak, kurde, w tych szkołach to jest strasznie. Tak? W naszym firmie widzimy patologię z jedną panią dyrektorę, która robi rzeczy no, w ogóle. No i co? Spotykamy się z
z urzędnikami z Wydziału Oświaty, tak, gadanie i tak dalej, ale to jest pewien zaczyn, który wierzę, że będzie zmieniał. Fajnie, że są ludzie, którzy w ogóle chcą działać. Ja po raz kolejny powiem jedną ważną rzecz, to są media, które są dzisiaj kluczowe do zmiany. To gdyby Kacper nie był otwarty na media, nie bał się tych mediów, potrafił rozmawiać, pokazywać się, to oczywiście ma też, łączy się to z różnymi negatywnymi rzeczami, z hejtem i bo nie wszyscy podzielają nasz pogląd, który jest całkowicie oczywisty. Z drugiej strony też nie ma tego wsparcia ze strony urzędników. Jestem radnym osiedlowym. W Poznaniu to słabo brzmi, w ogóle samo osiedle, bardziej jakby w kontekście dzielnicy, więc teoretycznie mam większy wpływ na wiele różnych wydarzeń i wydaje mi się, że dziś jest to najważniejsze wejście do systemu, żeby pewne rzeczy zmieniać. Ja staram się budować relacje z urzędnikami, być nieformalne, nie wiem, czy to pod kątem demokracji. Tam jest wiele fajnych ludzi, którzy wywodzą się z ruchów miejskich, którzy są w opozycji do tego, co się dzieje, no, tylko robią swoje, tak? bo muszą gdzieś pracować i też wspierają i radnych osiedlowych, i różnego rodzaju organizacje, więc te struktury nieformalne, w jaki sposób są budowane, które są bardzo ważne. Kluczem są wyjście do systemu i to jest dzisiaj podstawowy problem, który dla nas wszystkich. No, pytanie, co zrobić? Jeszcze jedna rzecz. To, żeby nam się chciało działać. To, że Państwo przyszliście, jest bardzo, bardzo fajne, natomiast ludziom się nie chce działać, bo są zagonieni spłatą kredytu, w firmach panuje feudalizm. A przepraszam Cię, a umieją? Gdyby nawet chcieli? Nie, właśnie. Pytanie, czy mamy kompetencje? To jest genialne. Czy mamy kompetencje? Zepsuły się lampy na Wartostradzie. To jest taka droga rowerowa w Poznaniu nad Wartą. A piszą mieszkańcy do mnie, do radnego, trzeba coś zrobić, bo ciemno jest. Ja teraz próbuję znaleźć, czy to jest ZDM, czy to jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami, czy to jest może Zieleń Miejska. Czy może PIM, tak? Jest teraz budowa. Bo jest budowa, tak? Zajęło mi to kilka dni, więc nawet nie mamy kompetencji, żeby rozwiązać swój problem. I do kogo to jest prawda? Proszę? To kto to jest prawda? Na moje to jest ZDM, bo też kiedyś interweniowałem do lampy. To jest. Tak, to jest ZDM, ale teren przejął inwestor PIM, więc szukali miejsca, gdzie ta awaria była. Czy to jest na terenie, który jest. No tak, lampami zarządzał, tak, ale teren może być WGN-u albo PIM-u. Nie ma jasnej odpowiedzi, niestety. Niestety nie mamy kompetencji, żeby rozwiązywać swoje sprawy. Więc pytanie, kto nam pomoże? Czy jesteśmy takimi idealistami troszeczkę, którzy działają pro publico bono, bo żeby być dzisiaj aktywistą, to trzeba mieć naprawdę. Ja w takich sytuacjach zawsze zaczynam Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, polecam ten na koniec odpowiada prezydent. Ja się nie zgodzę z tą tezą, którą usłyszałem po mojej ostatniej wypowiedzi. To znaczy, że ludzie nie powinni teraz zacząć odwoływać urzędników, bo się mieli wielką anarchię. Czy przepraszam? Nie, ja tego nie powiedziałem. Chodzi o to, że gdzieś jest granica. No oczywiście, ale to my jesteśmy na linii start. Ja bym się jeszcze nie przejmował, że my przebiegniemy za szybko metę, bo my jeszcze nie ruszyliśmy. Można mieć i ręce, i nogi. Ja bardzo lubię to powtarzać. I nie róbmy z ludzi kretynów. To znaczy, ja sobie przez zaprzysiężenie Sejmu policzyłem, ilu posłów na tej sali znam. I wyszło mi 82. Że tak jakby, że poznałem, czy porozmawiałem z nimi chwilę, czy byłem na jakimś spotkaniu z nimi, czy cokolwiek. No i z tych 82 większość to są osoby, które ja bym 5 złotych nie powierzył. A ci ludzie dysponują 700 miliardami złotych budżetu. Więc jeżeli zobaczycie, jakie są skutki, i to jest jeden z tych dobrych praktyk, skutki oddania nawet nie decyzyjności, ale pomysłodawczości ludziom. Mamy panele obywatelskie, tak? Poczytajcie sobie wyniki panelu obywatelskiego o klimacie, gdzie posadzono kilkadziesiąt nieznanych sobie wzajemnie osób, nie mających pojęcia w dużej mierze o klimacie, którzy na kilka dni zostali zamknięci w takiej sali z ekspertami do spraw klimatu, z klimatologami, z aktywistami klimatycznymi, też z ludźmi, którzy nie wierzą w zmiany klimatu. I oni na końcu wydali werdykt, co uważają. I jak sobie poczytacie to opracowanie i tam wkleili logo Polskiej Akademii Nauk, to jestem przekonany, że większość z Was by uwierzyła, że to jest z tej instytucji. Ludzie naprawdę są inteligentni, ponieważ ludzie na co dzień zarządzają swoimi budżetami, swoimi rodzinami, NGO-sami, firmami, i tak dalej, i tak dalej. I są w stanie zarządzać
tym, kto rządzi w jakiej instytucji gdzie. Oczywiście nie powinno być tak, że możemy dzisiaj założyć petycję na M-Obywatelu i jutro odwołać Trzaskowskiego, tak? Bo to nie o to chodzi. Tylko niech zróbmy jakiekolwiek mechanizmy, bo my w tym momencie nie mamy żadnych mechanizmów kontroli władzy w Polsce. Żadnych. I nie przekonuje mnie absolutnie to, że formalnie jest to referendum, czy formalnie są wybory. Tak jak powiedziałem, żeby zostać posłem, to trzeba mieć 1 000 000 złotych. No albo być Frankiem, który zrobił protesty w arenie, nie? Radnym miejskim ile? Radnym miejskim, tam jest ciekawe, bo tam limit formalny to jest 1300 zł. A jak widzę, ile oni mają billboardów na tych kampaniach, to jestem ciekawy, kto im... To pewnie AMS takim co darmo daje te billboardy. I teraz, co się stało, bardzo rezonuje ze mną to, co powiedział Janek. Co się stało po 89? Zabito spółdzielczość. Ja oczywiście tego nie pamiętam, bo nie mam jak, natomiast jakby mam dziadków, mam książki i mam jakąś podstawową wiedzę o tym, nie wiem, czym były gminne spółdzielnie, kooperatywy i tak dalej. Ta cała wielka dyskusja o PGR-ach, tak, które miały wady, ale ich likwidacja po prostu spowodowała ubóstwo i biedę u milionów ludzi. I zostawiliśmy właśnie wszystko rynkowi. I byliśmy przekonani, że teraz ludzie będą się powoli bogacić, od angielskiego europeizować, będziemy piękni i bogaci. No tylko, że nie. I bardzo ważna rzecz. Niestety polscy samorządowcy mają taką bardzo przykrą cechę, w postaci tego, że jak im raz wpadnie w końcu, ktoś ich przekona do jakiegoś pomysłu w stylu panel obywatelski albo jakaś inna forma konsultacji społecznych, to oni, jak ją już łaskawie wprowadzą w jakiejś upośledzonej formie, to potem przez 10 lat chodzą i mówią, że oni to wprowadzili. Więc u nas w mieście jest demokracja bezpośrednia, bo 5 lat temu był panel obywatelski o klimacie. Co prawda, jak się potem spojrzy, to się zobaczy, że 80% propozycji panelu obywatelskiego nie zostały wdrożone przez Jacka Jakowiaka, mimo że obiecywał, tak samo jak Jacek Sutryk na przykład, że te obietnice spełni. No i gdzie jest wejście do systemu? No jeżeli nie mamy mechanizmów kontroli codziennych, referendalnych, odwoławczych i tak dalej, no to wejście do systemu jest przez wybory, wyłącznie. No i to się zaczyna oczywiście w mediach i tak jak powiedział Tomek, ze mną absolutnie nikt nigdy się nie liczył, tak długo, aż zdobyłem kontakty do lokalnych mediów, aż byłem w stanie spowodować, że o tej naszej Białej Księdze powie absolutnie każde medium w Poznaniu. Te lokalne media mają potężną moc. O tym się bardzo często zapomina, przez to, co się stało też z Polska Press i tak dalej. Natomiast, wiecie, ja bardzo często mam dobre współprace takie, że o naszych akcjach mówią nawet media z Polski Press, tak? I one piszą o nich całkiem rzetelne artykuły. I o co chodzi? Jeżeli tak długo jak my nie będziemy świadomie szli do mediów, świadomie nie będziemy walczyć o visibility, o widoczność, o to, żeby ci rządzący musieli się nas bać, bo niestety tam, gdzie nie ma mechanizmów kontrolnych, tam jest jakby atmosfera strachu, no to tak długo oni będą się z nas śmiać, a my raz na 4 czy 5 lat będziemy chodzili na wybory i na nich głosowali, tak? Bądź nie, ale to zazwyczaj niewiele zmieni. Więc mam na myśli to, i tu mnie Tomek po prostu z tym trochę wyprzedził, że jeżeli nie mamy dostępu do mediów, do kapitału i do kilku osób decyzyjnych, z którymi możemy już rozmawiać, bo ja też mam świetne relacje z wieloma urzędnikami miejskimi, no to w sytuacji, w której nie mamy formalnie żadnych mechanizmów kontroli władzy, no to do niczego nie dojdziemy. Jeszcze jedna... Jesteśmy skuteczni w jakimś tam segmencie. Tak, i my w jakimś segmencie jesteśmy skuteczni. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i ona się nazywa SLAP. I to jest takie działanie, władz, o tym się bardzo teraz dużo mówi w Unii Europejskiej, to jest działanie władz, które ma zabijać działania kontrolne obywateli. I ja się z tym bardzo często spotykam. To znaczy, naprawdę fakt, że ktoś tam mi wysyła groźby śmierci czy maile, że mam bombę podłożoną w biurze, już przyzwyczailiśmy się do tego. To, co mnie nie tyle, że boli, ale utrudnia mi życie, to sytuacje, w których ja piszę, a propos Wartostrady, piszę do z Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta miasta, że dzień dobry panie prezydencie, 4 razy w tym tygodniu spaliły się śmietniki nad Wartą. Bo tam są takie plastikowe kontenery, no bo tam jest tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi codziennie, to może postawmy, nie wiem, jakieś murowane, albo jakieś ogniotrwałe, albo cokolwiek, ludzie wrzucają tam swoje grille do tych śmietników. On mi odpisuje, że po pierwsze to nie ma problemu, bo z jego raportu wynika, że w tym roku spaliły się 2, pomimo że ja mu przesłałem zdjęcia 4 z tego tygodnia. Zapłacone. Tak, źle patrzyłem po prostu. A po drugie, to miasto nie płaci za te kontenery, bo ma taką umowę z firmą, że to firma uzupełnia te nowe śmietniki, więc w sumie nie ma tematu.
A z drugiej strony, jak ja idę z tym do mediów, to potem dostaję telefony od pewnych różnych czynowników miejskich bardzo późno, czasami wieczorem, z pytaniem, czy naprawdę tak nam zależy, żeby ktoś nas w końcu uciął. I to są tego typu sytuacje. Nie? I my jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której jako fundacja też część swoich środków czerpiemy z grantów miejskich. Ponieważ ja jestem też zdania, że to nie są pieniądze Jacka Jaśkowiaka, tylko to są nasze pieniądze. I tak samo jak siedzimy tutaj na spotkaniu z dofinansowanym ze środków budżetu państwa, tak samo my czerpiemy środki z miasta, z którym bardzo często się kłócimy o różne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest trochę rozmowa o tym, żeby się jednocześnie nie bać i żeby iść do wyborów. I nie wiem, czy my wszyscy, jak siedzimy przy tym stole, będziemy startować w samorządowym? Gadę. No to jest o tym rozmowa, tak? Jeżeli teraz porozmawiamy sobie teraz godzinę i powiemy świetnie, demokracja bezpośrednia i tak dalej, ale wyjdziemy stąd i nie podejmiemy decyzji, ok, to startuję w wyborach samorządowych, biorąc pod uwagę, że mam jakieś możliwości większe niż przeciętny obywatel, no to my donikąd nie dojdziemy, bo ja nie wierzę w to, że te 248 osób, które tworzy teraz większość, nagle nam jutro sprawi demokrację bezpośrednią w Polsce, nie? Tak jak nie wierzę, że mi wprowadzą równość małżeńską czy prawo do aborcji. Po prostu jakby nie wierzę w to, że ci ludzie są w stanie to zrobić, a bardziej wierzę w ludzi, z którymi pracuję, bo pracuję z wieloma dzieciakami też, które bardzo często przychodzą do fundacji i nie mają pojęcia o tym, czym jest wniosek o dostęp do informacji publicznej, czym są konsultacje społeczne, czym jest Urząd Miasta. I wystarczy kwartał i macie wykształconego obywatela. I my to robimy jako fundacja lepiej niż szkoła, która ma miliony. Nie? Kasper wspomniał o mediach, ale pewnie obok tych mediów należałoby wymienić inwestowanie w wiedzę i umiejętności obywateli i budowanie grup nacisku, bo to te grupy nacisku tak naprawdę mają przełożenie na media, a nie pojedynczy ludzie, chyba że akurat ci pojedynczy ludzie są blisko spokrewnieni z właścicielem danego medium, no ale ten przykład możemy spokojnie pominąć. I jeszcze jedna kwestia tytułem wyjaśnienia, ponieważ najwyraźniej zaszło jakieś nieporozumienie między nami, a próbuję tej naszej rozmowie nadać kierunek, mianowicie odróżnienie inicjatyw oddolnych od form demokracji pośredniej, czyli kierowania państwem przez przedstawicieli, przez tych, których elektorat wybrał właśnie w ramach tego ogólnego przedsięwzięcia, jakim jest wskazanie swoich przedstawicieli, to są dwie różne rzeczy. I tu przykład szkoły jest akurat bardzo dobry. Akurat jest bardzo dobry, dlatego że gdybyśmy się tą beberowską definicją demokracji posłużyli, mianowicie, że to są równe kwalifikacje wszystkich do kierowania wspólnymi sprawami, to chyba zgodzimy się z tym, że ci wszyscy, którzy pojawiają się w szkole, czyli mam na myśli uczniów, niepedagogicznych pracowników szkoły, rodziców, nauczycieli, że oczywiście nie są równie kompetentni w tym zakresie i że w związku z tym trzeba jakoś te kompetencje nierówno pomiędzy nich rozdzielić. I to wcale nie będzie działanie antydemokratyczne, tylko raczej wzmacniające demokrację. Co więcej, gdyby się przyjrzeć temu, jak działa normalne państwo, to pewnie znajdziemy tam też różne niedemokratyczne formy kierowania. Od Orwella i jego słynnej wojny światów, słuchowiska radiowego, wiemy, że zasada jawności życia publicznego musi być ograniczana, ponieważ przeciętny Kowalski zwyczajnie nie może usłyszeć wszystkiego. Sorry. Dlatego, że zwariuje, wyjdzie na ulicę i zacznie strzelać do wszystkich, których będzie przed sobą widział. Tak? To są eksperymenty socjologiczne, które czegoś tam nas jednak uczą. W związku z powyższym chronimy to, co możemy zrobić, w sensie, albo raczej inwestujmy w działania oddolne. One są bardzo potrzebne i tu apelowałbym właśnie o edukację, o tworzenie grup nacisku, czyli o dobrowolną stowarzyszeniowość, a też pamiętajmy, że można z tym przesadzić. I proszę Państwa, nadszedł czas, wydaje mi się, na pytania z sali. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać naszych gości? To może Pani była pierwsza, to od Pani zacznę. Dobra, najpierw taki krótki komentarz, a potem pytanie. Komentarz mówiliśmy o tym właśnie, jak trudno jest teraz wejść do władzy i padło nazwisko Franka Zgrzewskiego i muszę powiedzieć, możemy się z nim zgadzać, nie zgadzać, głosować lub nie, ale dla mnie to jest coś jakby na pewno nadzieją, tak? To jest jednostkowy przypadek, ale mimo wszystko ktoś, kto zupełnie jakby inną drogą doszedł i nie wiem, myślę, że jeśli nie będziemy mieć nadziei, to po prostu wszystko zwariujemy, więc może tutaj się, może się łudzę, ale myślę, że w tym kierunku warto iść. A teraz pytanie właśnie, jak osoby, które mają doświadczenie w Poznaniu, w Warszawie, w działaniu, żeby po prostu zrobić coś lepszego w miastach. Co byście wysugerowali nam,
co najbardziej warto zrobić, tak? Nie każdy może, czy chce kandydować do Rady Miasta. Mamy ograniczony, nie wiem, czas, zasoby i tak dalej. Co wasze opinie jest jakby najbardziej efektywne i najbardziej warto zrobić z punktu widzenia takiego po prostu zwykłego mieszkańca czy mieszkanki? Może zacznę ze swojej perspektywy, takiej bardzo poznańskiej, gdzie są te wejścia do systemu, bo to jest jakby kluczowe w tym wszystkim. Wydaje mi się, a Kasper mówi, że startować w wyborach, tak, to bardzo ważne, tylko ten kapitał na start jest bardzo ważny. Rzeczywiście Franek Sterczewski zrobił wielką robotę. On po prostu miał czas i postawił wszystko na jedną kartę. Te jego spotkania z mieszkańcami, on chodził po prostu po mieszkaniach, dzwonił, cześć, hej, jestem Franek Sterczewski. Tak, to trzeba mieć sobie też tę siłę na wszystkie te rozmowy z ludźmi. Media też są bardzo ważne, natomiast rzeczywiście jest tak, że do Sejmu, do Rady Miasta wchodzą ci, którzy zdobyli niewiele głosów, ale głosujemy dzisiaj na liderów, więc kluczem też być może jest ten lider opinii. Mówi też o mediach, ale pamiętajmy też, że władza też ma swoje media i swoje public relations. Dzisiaj narzekamy w Poznaniu na remonty w centrum, ale muszę Państwu to zanotować, może spotkamy się później, to być może to potwierdzimy. Mieszkańcy będą zadowoleni, będą szczęśliwi z tego, jak pan prezydent Jaśkowiak zajebiście wyremontował centrum Poznania. Chciałem zajebiście, ale pan profesor Kosińska z Rady Języka Polskiego dopuszcza sformułowanie zajebiste, że coś jest zajebiste. Zachęcam Państwa do jednej rzeczy, do kandydowania do rad osiedli. Niestety władze Poznania dzisiaj próbują utrudnić ten bardzo ważny podstawowy element samorządności czy demokracji, zmieniając ordynację, zasady głosowania, dzieląc na przykład poszczególne fyrtle na mniejsze części, co jest zupełnie idiotyczne, bo istotą tutaj rad osiedli jest budowa więzi społecznych, tak? Czy mam budować więzi tylko z fyrtlem Kacpra, czy moim, nie wiem, czy to mamy razem wspólne. Sama. Akurat. Rady osiedla dają większą możliwość wpływu, ale też pozwalają oszczędzać czas na zdobywanie pewnej wiedzy, pewnych ważnych informacji, na przykład co do planu zagospodarowania przestrzennego. Tu mówiliśmy w Poznaniu w tej chwili o niebywałej sytuacji na Wigdzie wycięcia kilkuset drzew, bo deweloper, teren przeznaczony jest na tereny wspierające sport, nie pamiętam dokładnego określenia, i zbuduje tam takie boisko wielkości może tych, nie wiem, czterech stołów, a obok tego hotel na 300 pokoi, tak, balansując na niuansach prawa. Już tylko dygresja, a propos patodeweloperki w rozmowie z publicznie, też z mediach, w WTK-u dyrektor Wydziału Urbanistyki Architektury powiedział, że w Poznaniu nie ma patodeweloperki. Wszystko jest zgodne z prawem. On nie mógł wydać innej decyzji, bo wtedy mógłby iść do więzienia. To niech idzie, tak naprawdę. Rady osiedla, nie wiem, czy jest stosunkowo łatwo się dostać do rad osiedli. Wiem, że są takie, które działają bardzo prężnie i są problemem dla władz miasta. To trzeba, brzydko mówiąc, napieprzać. A władze mają obowiązek odpowiedzi na pismo. To cierpliwość może doprowadzić do pozytywnych zmian. Działalność społeczeńkowska jest bardzo trudna, a rada osiedla. Jeszcze jedna kwestia. Jest wsparcie, bo jest urzędnik, który ma radę osiedlową wspierać w przygotowaniu pism czy kontaktach. No ja jestem ciekaw tej strategii, to jest entryzm, tak to na okresie to, co zrobił Franek. Można powiedzieć, że entryzmem też była kariera Jacka Jaśkowiaka, tak? Który też zaczynał z ruchów miejskich, a wylądował jako prezydent Platformy Obywatelskiej, tak? I jest to jakaś strategia, ja nie mówię, że ona jest zła, czyli wchodzenie w istniejące struktury i przejmowanie tych struktur, czy wpływanie na to, jak one funkcjonują. Być może jest to, nie jest to strategia rewolucjonistyczna, o której zaczęliśmy, ale być może jest ona potrafi być ona bardzo skuteczna, patrząc na karierę obu panów. Pytanie, co na końcu z tych działań obu panów zostało, tak? Znaczy, czy faktycznie to, co obiecywał Franek, czy to, co powiedział Jacek Jaśkowiak, faktycznie się stało, zmieniło rzeczywistość w Poznaniu. Ja nie wiem, chętnie bym usłyszał od was, jakie są rezultaty działań obu polityków i jak strategia entryzmu działa
Tutaj jest kwestia droga wyborcza, tak? Czy Rady Osiedla, czy Rady Dzielnic. Ja jestem już, no, ja byłem już radnym, tak bym powiedział, w Warszawie i między innymi z tego powodu nie jestem specjalnym entuzjastą chyba polityki przedstawicielskiej, może nie jestem aż tak daleko idę, że jestem zostanę anarchistą zaraz, czy w ogóle uznam, że system... Jeżeli być w środku? W środku czego? Systemu? No nie no, wiesz, no wszyscy jesteśmy siłą rzeczy jakoś w środku systemu. Nie da się z tego systemu wypisać, nie zostaniemy una bomberami, którzy się wyprowadzili do jakiejś chatki tam w głuszy, tak, i będziemy wysyłać bomby teraz ludziom, tak? Moja droga to była taka droga, bym powiedział, to co ty mówiłeś, tak? Czyli jakby ja raczej starałem się atakować ten system z zewnątrz, za pomocą mocnych przekazów, za pomocą działania na styku właśnie mediów, wpływania na opinię publiczną, ale też informowania prokuratury, informowania instytucji kontrolnych. I te rezultaty w pewnym momencie przyniosły rezultat. Więc wydaje mi się, że każdy ma trochę inny temperament i każdy będzie pasować trochę co innego. Więc jakby i mi osobiście strategia entrystyczna, czy właśnie demokracji przedstawicielskiej, ona dla mnie jest nieadekwatna do naszych wyzwań, tak? Mi się wydaje, że my dzisiaj stoimy przed tak ogromnymi wyzwaniami, że nie da się ich zmienić za pomocą tego już funkcjonującego systemu i te rozwiązania są potrzebne zupełnie inne, ale być może jest nam ciągle zbyt dobrze i ciągle jesteśmy, bo tak naprawdę cały ten system opiera się na demobilizacji ludzi, na tym, żeby mówić ludziom, że oni nic nie mogą, że nic się nie da zmienić. No dla mnie ta akcja z ociepleniem klimatu no jest czymś naprawdę no, nieprawdopodobnym. Tak? Znaczy jakby, jeśli wszyscy się zgadzamy co do tego, że sytuacja jest bardzo groźna, to dlaczego nikt z tym nic nie robi? Tak? Jak to jest po prostu możliwe, że nic się z tym nie dzieje? Nie? Jakby nic się nie zmienia absolutnie. Tak? Edukacja. Ludzie nawet nie wiedzą, że się klimat zmienia. No. Nie, no jakby ja byłem uczony o efekcie cieplarnianym w podstawówce, więc ja doskonale wiedziałem od małej kości, że jest coś takiego jak efekt cieplarniany i wydaje mi się, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że zimy wyglądają żałośnie w porównaniu do tego, co wyglądały 30 lat temu. Edukacja, ja właśnie dla mnie edukacja jest trochę takim hasłem liberalnym, tak? No, że jakby miałem, mam nadzieję, że się nie obraził, że to powiem, ale że za każdym razem jak liberał mówi, że trzeba, że jakimś rozwiązaniem jakiegoś skomplikowanego problemu jest edukacja, to po prostu umiera mała panda, tak? Jakby, no nie, wszyscy wiemy różne rzeczy, tak? Wiemy, że ta wiedza w ludzie, że tak powiem, szeroko rozumiany, tak jak mówiłeś w tym panelu obywatelskim, który ustalił dokładnie to, co pan mógłby ustalić, jakby, że ta wiedza gdzieś jest, tak? Tylko, że ona po prostu za pomocą mechanizmu demokracji przedstawicielskiej nie jest w stanie się wyrazić. Ja bym chciał, żeby się po prostu ludzie mobilizowali i organizowali oddolnie i żeby przede wszystkim działali tam, gdzie tej demokracji najbardziej brak, czyli w tym momencie w miejscach pracy. To też jest nauka, ta umiejętność mobilizowania się, wspólnego działania. Tego się też trzeba nauczyć. Jasne. Odpowiadając na pytanie, zależy jakie masz zasoby. To znaczy, jeżeli masz pieniądze, to finansuj NGOsy. Jeżeli masz czas, to współtwórz albo twórz, albo bierz udział w NGOsach. Jeżeli masz ochotę zaangażowania się partyjnie, bo wierzysz, że masz możliwość właśnie tego entryzmu, który może być konstruktywny, zapisz się do partii. Tak, to są te oczywiście hasła, kuronia, tak, budujcie komitety, ale to działa, jeżeli ci się uda. Niestety Franek jest dowodem anegdotycznym i on jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. To znaczy, jeżeli spojrzymy na wybory parlamentarne w tym roku, to wymieńcie mi liczbę aktywistów. Najwięcej aktywistów do Sejmu prowadziła Polska 2050. A jedyną relatywnie młodą osobą, która powiedzmy można by jej przypisać jakieś działania społeczne, którą wprowadziła Platforma Obywatelska w tych wyborach, jest Aleksandra Wiśniewska, córka miliardera z Łodzi. I linia tego, że ona się dostała do Sejmu, przebiegała po linii kapitału. I niestety problem polega na tym, że bardzo wiele procesów z uwagi na to, że to zostało oddane wolnemu rynkowi, przebiega w Polsce po linii kapitału. Jeżeli masz pieniądze, no to możesz mieć miejsce na liście. To niestety bardzo często tak działa. Ale jeżeli pytasz o to, co należy robić, no to zależy od zasobów. Tak? Kasa, to można ją wydawać, czas, można go wydawać. Jakby mądre alokowanie zasobów po prostu. Ja mam taką sytuację, że mogę sobie pozwolić, ale to z uwagi na to, że po prostu pracuję z ideą matczakowską, kilkanaście godzin na dobę,
i mogę sobie pozwolić na to, że sobie założyłem NGOsa. Ale zawsze też mówię, że założenie NGOsa kosztowało mnie kilkanaście tysięcy złotych, żeby go postawić, żeby on funkcjonował. I dopiero on wtedy stanął na własne nogi. Więc nie ma takiej złotej reguły. Wszystko zależy od czasu. Jeżeli masz falę protestów, to dobrze jest się w nią włączyć. I nie wierz przesadnie w autorytety. To jest coś, czego ja się nauczyłem przez te kilka lat. Nie żyjemy w Polsce. No właśnie. Następny był pas. Dziękuję. Muszę uciekać, bo pies czeka, ale to nie jest ostentacyjne wyjście. Ja wstanę, bo jestem z tej generacji, która po prostu szanuje swoich rozmówców stojąc, odmawiając. Poza tym bliska mi jest idea Kaju Akademosa. Ja zakładałem Solidarność i wtedy to było nie nic innego, jak to, żeby się podbić z polskich sowieciarzy. A to możemy sobie porozmawiać. Jak to się skończyło, do tej pory mamy stalinowską władzę. Ja bym chciał, żeby tutaj Państwo i Panowie się odnieśli do tego, co komentowali. Mianowicie, u podstaw wszystkiego leży budowa postaw wspólnotowych. A mechanizmy demokratyczne to jest aspekt na tym. Nigdy by nie powstały w Wielkopolsce, bardzo demokratyczna spółdzielczość nie powstałaby, gdyby August Cieszkowski nie przekonał szlachtę i Włościan, żeby powstała wspólnotowa połączenie chaty z dworem, bo inaczej przyjdzie prusactwo i będzie ciemna mogiła tutaj w Wielkopolsce. I dlatego budujmy postawy wspólnotowe. I to mówi człowiek, który rozpętał kampanię przeciwko liniom energetycznym i zbudował wspólnotę w tym, który następnie wprowadził ideę prosumenta, chociaż politycy to wzięli i prawnicy to skopali całkowicie, który wprowadził ideę moja woda, a ostatnio społeczności energetyczne. Proszę Państwa, jeżeli zostawimy te tematy wielkim korporacjom, to będziemy mieli za chwilę bardzo drogi prąd, bardzo drogie ciepło, bardzo drogą mobilność. Jeżeli wprowadzimy już w tej chwili ustawowo przeforsowane społeczności energetyczne, to mamy prawie darmowy prąd, prawie darmowe ciepło i prawie darmową mobilność. Tylko trzeba się zaangażować. W mojej gminie na przykład budujemy coś takiego. Przekonałem wójta mojej gminy i radę gminy, żeby budowali biogazownię koło oczyszczalni ścieków. Jako pierwszy etap budowy społeczności energetycznej. Na bazie tej społeczności energetycznej można zbudować społeczność zdrowej żywności. I to jest to, co my robimy. Robimy warsztaty budowy zdrowej żywności permakulturowe. I powiem Wam, mówimy o sporach politycznych. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby wójt gminy, który ma sympatię platformy, przewodniczący Rady Gminy z PSL-u, ludzie od Hołowni, pani dyrektor, która ma sympatie lewicowe oraz poseł PiS-u wzięli do ręki łopaty, widły i budowali te struktury permakulturowe razem. I nie było żadnego tam sporu między nimi. Najnowszą teraz rzeczą, którą poza tymi społecznościami energetycznymi, to jest budowa organizacji strażniczych. Strażniczych. Żebyśmy my w mediach naszych własnych zaczęli pokazywać patologię i u dołu, i u góry różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją źle. Na przykład, jeżeli wójt sąsiedniej gminy, nie będę mówił której, zrzuca nieoczyszczone ścieki do jeziora, pokazujmy to szeroko. I potem jest organizacja strażnicza. Natomiast, panie Janie, jeżeli chodzi o sprawę, pan mówi, że nikt nie robi klimatycznie. Robi. Właśnie skończyliśmy drugi polski kongres klimatu, na który to kongres nie tylko żeśmy dostali patronaty ministerstw, ale również piękny list z Komisji Europejskiej, która mówi, robicie fajne rzeczy i prosimy, róbcie to dalej. Bo o klimat to rzeczywiście ludzie od dołu w NGOsach walczą i przekonują polityków i politycy zaczynają to robić. Jeżeli mamy na przykład konieczność posadzenia 3 miliardów drzew w Unii Europejskiej do roku 2040, żeby tutaj walczyć, to my to robimy. I my tutaj przekonujemy. Jeżeli prezydent Jaśkowiak, próbujemy go przekonać, żeby na przykład Stadion Szyca zagospodarował w ten sposób, żeby tam stworzył gaje tlenowe połączone z permakulturą, to trzeba to robić. Tylko, że prezydent Jaśkowiak to trzeba, no wiadomo.
Dobra, ja już nie chcę się rozgadywać, ale to jest temat na dłuższą jeszcze. Nie, jakie jest pytanie? Pytanie, odnieście się do tego po prostu. Co wy myślicie, sądzicie po takich pomysłach? Budowy wspólnotowych postaw, nie? August Cieszkowski, taki wielkopolski heglista, ważna postać, a przy okazji działać. Nie, naprawdę, warto przypomnienie. Prosiłem, może bardzo. Ja się zgadzam. Ja też się zgadzam z jednym wyjątkiem. To znaczy, mnie nie satysfakcjonuje, jeżeli instytucja rozporządzająca naszymi pieniędzmi, mająca władzę, podchodzi do takiej ważnej inicjatywy, jak taki szczyt klimatyczny, w postaci patronatu i listu, że robicie coś super. To znaczy, oni powinni w tym momencie po prostu przeznaczyć miliardy euro na realizację tego, co wy proponujecie. A niestety list o tym, że robimy super rzeczy, to ja dostałem wiele takich listów od pana prezydenta Jaśkowiaka i od innych jakby osób. Natomiast problem polega na tym, że im się bardzo często wydaje, że skoro my robimy coś super, to oni nie muszą robić niczego. To jest jedyna moja uwaga, ale tak oczywiście z całym resztą zgodę. Ja się też zgadzam, ale jestem dotknięty tą edukacją tutaj. Dwa przykłady. Miałem zajęcia na Politechnice Poznańskiej w takim projekcie Czasem Udowców BIS, gdzie na laboratoria tygodniowe przyjeżdżała młodzież z Wielkopolski, mieszkała w przyzwoitym hotelu. I dla wielu osób z tej zapadłej wsi, gdzie jest Wielkopolski, są różne szkoły i poziom tej edukacji też jest różny, przygotowania samych nauczycieli do prowadzenia zajęć. Jest tak, że pierwszą rzecz, którą młodzież robi w wieku 17 lat, nie w Poznaniu, w dużych miastach, tylko tam, gdzie żyje większość Polaków, to w wieku 17 lat, co robi, szanowni państwo, kupuje samochód. Prawo jazdy kupuje samochód, ten za 2000, bądź ten droższy za 2500. Co się dzieje wokół Politechniki Poznańskiej w weekendy, kiedy są studia zaoczne? Mnóstwo samochodów przyjeżdża. Wynika to z tego, dlaczego tak jest, dlatego że mamy wykluczenie komunikacyjne i młodzież nie ma jak się dostać do dużych miast, do większego miasta w swoim regionie. Ekologia, wszystkie rzeczy są bardzo ważne, tak? Tylko pozostaje ten element, o którym państwu mówiłem. Druga rzecz, oczywiście ekologia, wszystko fajnie, wspaniale, a pamiętajmy, że mamy wykluczenie energetyczne. Ludzi nie stać. Jest projekt Kawka, ludzi nie stać na wymianę pieców. A poza tym też takie myślenie, ta edukacja jest bardzo ważna. A ludzie nie mają świadomości tego, że wrzucą butelkę PET do pieca, tak, się spali. No. Co to takiego, tak? Też nie mają pieniędzy na to, żeby kupić dobrej jakości opał. Ta sytuacja w Poznaniu jest co chwilę. Za chwilę będziemy mieli, ja już wiem, gdzie będą problemy, tak, jakie skargi mieszkańcy będą pisali. Ulica Północna, jeszcze parę innych adresów, gdzie ludzie palą czym popadli po prostu. Więc edukacja ma tutaj duże znaczenie. A słyszał pan o takim projekcie edukacja dla prawidłowego spalania, która oszczędza o 30% ilość zużytego i praktycznie eliminuje smog do zera. Słyszał pan o czymś takim? Projekt został przedłożony do Sejmiku Wojewódzkiego. Dwa takie projekty zostały już przegłosowane w Mosinie i Gąbrowcu. Został na poziomie sejmiku. W sejmiku nawet nie poddano pod głosowanie. Nawet nie poddano pod głosowanie. A konkretny projekt został złożony kilka lat temu. No, to jest złożył to Akademicki Klub Obywatelski, który zrzesza ponad 2000 profesorów w Polsce. A lobby gazowe, lobby pomp ciepła, ucięło to wszystko. No ale to jest dobra ilustracja tego, o czym panowie mówili wcześniej, mianowicie o formach demokracji bezpośredniej i różnych pozorach tej demokracji.